O, widzę, jeden dzień po urodzinach, ty sobie już balkonik kupiłeś. To nie jest balkonik, to jest statyw. A, to balkonik jeszcze nie przyszedł. Witam was wszystkich w piątkowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie. Będzie to taki trochę interaktywny film na naszym kanale. Chcę wam przypomnieć, że dzisiaj jest ostatni dzień na przesyłanie prac konkursowych, czyli fanartów. W opisie znajduje się link do posta, pod którym stawiacie swoje fanarty. I dzisiaj koniec. Także pośpieszcie się, jeśli jeszcze nie skończyliście. Chcę wam bardzo podziękować i za życzenia prywatne, i te w komentarzach, i na Discordzie. Dziękuję również za prezenty, które otrzymałem. Jesteście po prostu niesamowici. Dziękuję, dziękuję. Tylko tak na przyszłość, to 100 lat, to ja nie wiem, czy ja bym dał radę, nie? Już mnie w krzyżu coś łupie. I nera mnie szarpie. Wszystkie osoby, do których wysłałem wlepki, bardzo proszę o potwierdzenie, że wlepki do was doszły, gdyż dostaję informację, że moje listy do większości nie przyszły. Także napiszcie mi, czy osoby, z którymi się umawiałem na wlepeczki, wlepki otrzymały. Najgorsze jest to, że jeśli ktoś nie otrzymał wlepek, to gdzie jest mój list? Bo z tego, co mi się wydaje, on powinien wrócić do mnie, a nie wrócił. Tak samo jeśli chodzi o Katie Brandon. Wysłałem list do Kalifornii, no, kilka miesięcy temu. Katie nie dostała nic. Nie wiem, czy jest to spowodowane Brexitem, czy coś jest nie tak na granicach. Nie mam pojęcia. Także dajcie mi znać, czy wasze wlepki do was dotarły. Jeśli nie, no cóż, będę musiał wysyłać jeszcze raz. Takie czasy. Cóż poradzić. To co? Przejdźmy już do filmu. W dzisiejszym filmie to wy będziecie decydować, jaki będzie finał. Mam nadzieję, że się spodoba. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. To co, moi drodzy? Robimy dzisiaj projekt tropikalnego terrarium. Znaczy, my robimy. Pani DJ-owa robi. Dawno nie robiła wam żadnego szkiełka. Także dzisiaj to się zmieni. Pani DJ-owa, teraz pomogę jej. Wsypuję ostatnią krztę wermikulitu, jaką posiadamy, którą po prostu wymieszamy. Nie ma jej dużo, ale zawsze coś, a wykorzystać to trzeba. Także wymiesza się to z włóknem i będzie stroiło. Zawsze ten wermikulit troszeczkę lepiej utrzyma wilgotność. To jest zupełnie inny projekt niż robiliśmy do tej pory, ze względu na to, że jeszcze nie wiemy, jaki pająk w nim wyląduje. Będzie to na zasadzie takiej, że my zrobimy terrarium, pokażemy wam kandydatów, a to wy zdecydujecie, którego pająka przeprowadzimy za tydzień do tego szkiełka. Myślę, że taka nowa forma jest całkiem fajna. Podpowiedział mi ją Azrael. Dał mi taki pomysł, który bardzo mi się spodobał. Także dziękuję ci, Azrael. Pomysł mi się bardzo podoba. Jak widzicie, jest pewna mała zmiana. A mianowicie wylądowała tutaj roślinka. Nie, nie jest to fitonia. Fitonia jest różowa. Tamta łodyga, ten badyl, który sterczy tam w kuchni. Jest to niedośpian, tak? Tak. Jest to niedośpian. Niedośpian biały. Niedośpian biały. Coś nowego u nas na hodowli, z czym nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Także zobaczymy, czy się przyjmie. Ta, no odwróć sobie już, nie daj im popatrzeć. Nie daj, nie daj. Nie muszą widzieć. Popatrzą, jak zrobisz. No jasne. W związku z tym, że nie wiemy, jaki pająk tam pójdzie i czy terrarium zostanie przekopane, czy nie, uznaliśmy, że po prostu wsadzimy ten niedośpian w doniczkę, którą po prostu przysypiemy włóknem kokosowym. Myślę, że to będzie stroiło. Ja się troszeczkę zbliżyłem z kadrem, będzie lepiej widać, co tu się dzieje. Oczywiście kawałek korka, jak u kryjóweczka. Powiem wam szczerze, że taki pomysł z doniczką to całkiem fajna sprawa, gdyż wtedy istnieje szansa, że pająk wam tego
nie wykopie, jeśli zacznie już budować swoją kryjówkę i dotrze do doniczki, to po prostu ją zostawi w świętym spokoju. Mam nadzieję. Chociaż wiecie, jak to jest z planowaniem. Nie zawsze wychodzi tak, jakby człowiek chciał. Ale cóż. Tak, ten korek musiał iść niestety troszeczkę wyżej, ze względu na to, że przez to, że doniczka ma swoją wysokość, po prostu by trzeba było go całkiem zasypać. A myślę, że to nie wyglądałoby zbyt dobrze, jak byłby korek, którego w ogóle w terrarium nie widać, tak, który na dobrą sprawę by tam nie istniał. Tak, oczywiście to terrarium będzie czekało na swojego lokatora przez tydzień, także mamy nadzieję, że w tym czasie ten niedośpian już się ukorzeni i troszeczkę odżyje, bo został on też przycięty od razu, także mam nadzieję, że przez ten tydzień bez pająka roślinka troszeczkę nabierze sił, bo na pewno będzie wyglądała bardzo ładnie w tym terrarium. Monia, ktoś ci wibruje. Ręka mi wibruje. Ręka ci wibruje? Myślę, że każda kobieta chciałaby mieć funkcję wibrującej ręki. A ja mam. No ja, to po tej szczepionce chyba. Skutki uboczne pierwszej dawki szczepionki. O, po drugiej dawce nawet nie chcę wiedzieć, co ci będzie wibrowało. No tak, to przysypanie tej doniczki to jest taki troszeczkę challenge, bo jak wiecie lub nie, nie wiem ile terrariów w swoim życiu robiliście, ale operowanie w terrarium nie jest łatwą sprawą, słuchajcie. Zwłaszcza przysypywanie czegoś, albo sadzenie roślinek, albo w pojemnikach dla nadrzewnych, od góry zasadzenie czegoś. To nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało. To nie to samo, co włożyć sztuczną roślinkę i po prostu przysypać torfem. No, chyba przerzucimy się na sztuczne roślinki. Będzie łatwiej. Chyba tobie. No pewnie, że mi, a komu? Ale nie ty robisz terraria w tym domu. Zdarzy się. Mówisz, że zaczniesz ty to robić? Super. Jak widzowie będą chcieli, to będę robił. Jak będą chcieli. No wiem, że nie będą chcieli. Ale ty cwany jesteś. No zawsze byłem cwany. No ja myślę, że ja bym dosypał tutaj tego. Ja dosypę, tylko no. Ja najpierw się skupiłam na tej biednej doniczce. Biednej doniczce? Biednej. Dlaczego biednej? Przecież wiesz, że ta doniczka kosztowała? To nie była bieda edition. To była oryginalna doniczka z Obi-Wan Kenobi. Czy innego Ruchana. Przepraszam za dużo dzikiego. Jestem szlaban na dzikiego. Może być. No to super, jeśli myślisz, że jest okej. Tak myślę. Sobie? Byłabym sobą? Tak, jakbyś pędzlem nie pomachała. Jakkolwiek to brzmi. Uważaj z palcami na tym chu. Bo wiesz, kto tam może siedzieć. Tam może siedzieć wiru wędrowniczek. Dobrze, kładź już ten mech, kładź, kładź. Już nic nie mówię. Już się nie czepię, już. Już się nie czepię. Poczekajcie, teraz zmienimy troszkę kadr. I co o tym myślicie? Nie wiem, ale ja bym jeszcze może jakiegoś kamyczka dorzucił. W sumie synuś nam sporo tego przyniósł. Niedużo. Tak z dwa kamyczki gdzieś tu na górze. Ej, ale wygląda to fajnie. Zobaczcie sobie, jak prezentuje się ta mega roślinka. Ładna jest, prawda? Tutaj, w tym miejscu ona była przycięta. No i zobaczymy, jak jej pójdzie ukorzenianie się. No powiem ci, że to stroi. I co myślicie o produkcji pani DJ-owej? Ej, mi się to podoba. Jedyne, co bym zmienił, to z tego miszmaszu zrobił na przykład tak, o. Żeby nie były tak razem, o. No na pewno trzeba będzie ją teraz podlewać. Także... Co? Terrarium gotowe. Mi się podoba. Oceńcie sami. A teraz odsuniemy terrarium. Przedstawimy wam naszych kandydatów do przeprowadzki. Dobra, to co? Pora na nasze propozycje. Kto pójdzie do tego pięknego, tropikalnego terrarium stworzonego przez moją najcudowniejszą, najukochańszą biegającą luzem makulatę. No, z tym bieganiem to bym polemizował. Naszą pierwszą propozycją jest Pamfobeteus SP Mahala. Ja wiem, że nasz pampek nie jest jeszcze olbrzymem,
Co nie zmienia faktu, że takie terrarium byłoby dla niego naprawdę spoko wyborem. A i na tym by się nie skończyło. Wcześniej czy później Pampek trafiłby do większego. Ale myślę, że to jest całkiem spoko propozycja ze względu na to, że taki Pamfobeteus raczej nam nie przekopie tego terrarium. Wykorzysta sobie kryjówkę, którą zrobiła pani DJ-owa, a poza tym będzie się naprawdę bardzo ładnie prezentował w takim szkiełku. Czyli Pamfobeteus SP Mahala to jest nasza pierwsza propozycja. Drugą propozycją jest Pamfobeteus SP Mascara i powód jest identyczny jak przy poprzednim osobniku. Pamfobeteus tej wielkości byłby idealnym pajączkiem do takiego szkiełka i nie będę się tutaj powtarzał, że nie przekopię i tak dalej, bo wszyscy już o tym wiecie. Także rzucimy mu tutaj ciach. Nie chcesz jeść? Nie uwierzę w to, że ty nie chcesz jeść. No, ja wiedziałem, że tak to się skończy. Trzeba było po prostu cierpliwie poczekać. Czyli maskara jest naszą kolejną fajną propozycją. Masz jedz. Tak, dubia jest z tym niefajna, że udaje trupa. Ale to już normalne u tych pająków. U tych karaczanów. To chciałem powiedzieć. Ojejku, jaki nerwowy. Jaki nerwowy. Także to jest kolejna propozycja do wyboru. Trzecią naszą propozycją jest cholercia wie co. Ogólnie to jest nasz Pelinobius Muticus, który okazał się Gramostola SP coś tam. Gdyż czekamy twardo na kolejne wylinki, żeby stwierdzić, kim on jest. Więc to jest nasza trzecia propozycja. W związku z tym, że jest to Gramostola, jak widać na załączonym obrazku, nie przekopuje zbyt efektywnie swojego terrarium. I takie terrarium tropikalne byłoby całkiem spoko dla tego pająka. Czekamy twardo na wylineczkę. Jak widzicie, no niestety ten pajączek cały czas bardzo chętnie je. Także pewnie jeszcze troszkę na wylinkę poczekamy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą trzecią propozycję, że chcielibyśmy upchnąć pająka, którego nawet nie wiem, który nawet nie wiadomo czym jest. Oprócz tego, że najprawdopodobniej Gramostola. To jest osobnik X. No spoko. Niech będzie X, Y i inne. Także to jest nasza trzecia propozycja dla was. Czwartą propozycją jest Brachypelma Emilia. Emilka, jak widzicie na załączonym obrazku, nie jest zbyt skora do przekopywania. A co za tym idzie, myślę, że to jest kolejny idealny kandydat do nowego terrarium. Sobie w ogóle długą pensetę wziąłem, nie? Ja ci rzucę może bliżej, co? Nie chcesz jeść? Chcesz. Zawsze chcę. Emilka by idealnie wkomponowała się w tamto szkiełko. Jako, że też nie jest mistrzem kopania, na pewno chętnie wykorzystałaby kryjóweczkę, która jest w tamtym pojemniku. Terrarium, szkiełku, kosteczce. Czy jak to tam kto woli? Także Brachypelma Emilia jako czwarta kandydatka do przeprowadzki. I ostatnim kandydatem niechętnie, bo niechętnie, ale żeby dać wam wybór, kolejnym kandydatem jest nasz Davus Pentaloris, który sami widzicie, co tu wyczynia i powiem wam szczerze, że mam troszkę obawy co do tej propozycji, ze względu na to, że jestem więcej niż pewien, że zrobiłby tutaj straszny kipisz w tej nowej kostce. Ale żeby było urozmaicenie i żeby nie było tylko kilku pająków, to dodaliśmy go do puli pająków do przeprowadzki. Ja nawet nie wiem, czy on będzie chętny do jedzenia i obawiam się, że to będzie pająk, który po pierwsze zrobi kipisz w tym pojemniku i po prostu nie będziemy go widzieć, a ucierpi na tym tylko nasza roślinka, która tam jest. A to nie o to w tym chodzi.
Także co, no rzucimy tutaj drewnojada, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Tylko boję się, że ten drewnojad zaraz ucieknie i taki będzie jego finał. Ale chwilkę zaczekamy, żeby Davos się zastanowił. Ja bym się Davos ewentualnie pośpieszył, jeśli chciałbyś tego drewnojada zjeść, bo on się zaraz przekopie przez ten i da dzidę, wiesz? Co, cofnął się. Mhm. Cały Davos. Ale bardzo powoli idzie. Bo niezdecydowany jest. Ostatnio na live, jak wrzucałem świersza, to go walnął łapami 3 razy, a za 5 dopiero się zastanowił i go wciągnął. Tak samo było na live. Ja bym się takim jedzeniem zastanawiała, to ja bym w tydzień miała 30 dni. A tak w ogóle, jeśli ktoś nie wie, w każdą niedzielę o godzinie 18 na naszym kanale odbywają się live'y, które serdecznie Was zapraszam. Także powiem Wam szczerze, że biorąc pod uwagę to, jak Davos teraz nas troluje, to mimo, że jest to nasza propozycja, to dosyć tak niechętnie bym go wsadzał do tak ładnego pojemnika. Dobra, to nie ma sensu, bo będziemy siedzieć i czekać. Bóg wie ile. On się tak zastanawia, a on wcale po niego nie wyjdzie. Także Davos Pentaloris Fasciatus Fasciatum, czy jak mu tam, to jest nasza 5. propozycja. Proszę Was o wpisywanie swoich typów. Pamphobeteus SP Mahala. Wpisujecie Mahala. Pamphobeteus SP Mascara. Wpisujecie w komentarzu Mascara. Davos Pentaloris. Wpisujecie Davos. Brachypelma Emilia. Wpisujecie Emilia. No i nasze nie wiadomo co. Wpisujecie chyba Muticus. Tylko bardzo Was proszę, abyście wpisywali bez błędów. Ze względu na to, że skorzystam z wyszukiwania Ctrl F w moich komentarzach, aby zobaczyć, który wynik wygrał. A za tydzień zrobimy sobie przeprowadzkę pająka, którego wybierzecie. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba. Mi się naprawdę całkiem spodobała taka forma. Zawsze to jakaś interakcja z widzami, więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba i przypadnie Wam do gustu. A jeśli tak, to na pewno zrobimy takich serii więcej. Także co, moi drodzy, wybierajcie. Ja z Wami się powolutku żegnam. Nie zapomnijcie zostawić nam łapeczki w górę. Nie zapomnijcie również zostawić nam subika i nacisnąć dzwoneczek, żeby nie pominąć naszych nowych filmów. Jeśli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak do wsparcia YouTube'a. Wszystkim wspierającym bardzo dziękujemy. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej! Wcale nie jestem aż taki stary. Zobaczycie. 12 kwietnia otwieram siłownię, kupię sobie karnet i się wszyscy zdziwicie. Zamiast karnetu na siłowni, ja bym sobie raczej kupił karnet na kolonoskopię.